Ręce mu skleiłeś? Dobra, ale słuchaj, to, że dziewczyna po prostu wie, jak wykorzystać głupotę facetów, to jest normalne w dzisiejszych czasach. Prawda, to jest prawda. Słuchaj, to, że mężczyźni po prostu... Ale aczkolwiek zrobić to, co ona robi, żerując też troszeczkę, nie chcę tak nazywać tego bezpośrednio, nie. Ale można tak nazwać, powołując się na inne osoby, żerując troszeczkę na osobie, która ma problemy psychiczne i jest bardzo wrażliwa. Sam wiesz, o kogo chodzi. Nie, powaga, nie. Ano, no on jest taki trochę... Jest, no. No i wykorzystując jego zasięgi w ten sposób w takim momencie... Ale zobacz, ale dziewczyna nie chciała... Czekaj, to była ona, która nie chciała iść na studia, tak? Czy nie chciała studiować? Tak. No wyobraź sobie, jeżeli możesz skorzystać ze swoich po prostu możliwości wizualnych, tak? I tak dalej. I zamiast iść edukować się parę lat, pójść do łóżka z paroma typami, zarobić hajs, wybić się, powiedzieć, że masz jakieś zdanie i jesteś konkretną osobą, a naprawdę nie jesteś. I na to lecą 12-letnie kurwa dziewczyny, które myślą, że mają jakąś wartość. Można zrobić, tylko czy to jest moralnie dobre. O to chodzi. Nie ma moralności w dzisiejszym świecie. Wyobraź sobie, że my chodzimy z kamerą wśród ludzi, kurwa, nic nie robimy i parę tysięcy ludzi to ogląda. Jaka jest moralność? Stary, w internecie możesz... Słuchaj, Paramaxin pokazał chuja, obciągnął parunastu typom, kurwa. Paramaxin jest znany z tego, że maniek w niego wszedł. Ale każdy o tym zapomni za tydzień. Stary, możesz się zesrać na streamie za tydzień, ale nikt nie będzie pamiętał. No. Tak to wygląda. W sumie o Rafatu się już nie pamiętam. Bez przesady, kurwa.